Tomek. Tak? Pomśmy. Ale to mówisz teraz z urny, czy czysta jest? Aga, masz słabą akustykę w urnie. Tomek? Tak? Wystałeś w piedoń. I witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4. You choose, wasz wybór. Jest on Agnieszka. No nie, gdzieś tam jest. Powinnaś powiedzieć wuhu! Mogłaś sobie wtyczkę włączyć, słuchaj. O Jezus, no. Nie prowokuj mnie. To włączasz czy nie? To. Dobra, jest Maciek. Jestem. I kontynuujemy naszą piękną rozgrywkę, gdzie po prostu Aga nadaje z urny i będzie dobrze. Poczekamy, aż wyjdzie. No nadaje. Tak. Słuchajcie, będziemy dzisiaj starać się zrobić. W ogóle dziękujemy za komentarze, które pisaliście, że nie tylko jest dostępna jakby Ambrozja i studnia, ale tak. Też jest Księga Życia, czy coś takiego. Ja właśnie no, muszę się zagłębić. Ja też nie wiem, jak to działa. Także słuchajcie, dzisiaj będziemy czekać, aż Guga się wyłoni w nocy. A Tomek, kliknij na ten. Ej, sprząta, patrz! No tak. No i dobrze. Kliknij na urnę i wiesz co, poczekaj, broń Boże, nie klikaj, żeby... Nie klikaj tego, no ja wiem, opłakuj może. A jaki skubany, dość, że tu nabroił i mnie zapijdoi i wszystko to już mu myszka leci tam. Ale nie mówię o tym pijdo... O, naprawdę, że muszę iść, wypijdajaj. To musisz klikaj, żeby opłakiwać Google. Opłakiwać. I prawie sikałem. Kałeś? Może Aga, jesteś na czarno-biało, zobacz. Zobacz, jesteś czarno-biało. No właśnie. Guga. Im bardziej będziesz płakał, tym może jest większa szansa, że Aga wyjdzie z tego. Wiecie, i łaskawie ci wybaczy, że ją ten, że ją zabiłeś? Zapijdoiłeś. To ja każdym będę opłakiwać, no psem nie mogę. Boże. A czemu się w takim stanie krytycznym? Ale dzidzia, no bo jego mamicia umarła. Nie, bo jest głodny, on jest głodny. Patrz jak płacz, on się bo Esen nie wyprawił stypy. Nie było obiadku, nie było rosołku. No Maciek, no gdzie jeść jak... I paszteciku. Guga umarła. Z keczupem. Czekajcie, co tam? A to tam dla Esena. A to nie Sebuś, tylko Maciuś jest głodny. Boże. Nie to klikłem! To. Dobra, więc teraz tak. To jest Maciej. Macieju, mój drogi, jedz jajeczniczkę. Wiem. W ogóle, słuchajcie, YouTube, oglądaliśmy dzisiaj piosenkę Sex Mastinową i Stos! Uważam, że jest świetna. Beat jest mania jest genialna. No, to fakt. Po sobie mi się najbardziej teraz podoba. To mi och tygrysku jeszcze. Mnie się bardzo podobał rak, bo był fajny. Tak, rak jak można się... Tak, kochać się do rana. Nie, do żłobka, Tomek, do żłobka. Tak też tam było? Ale ja... Do pracy. Piosence? Halo! Tak, do pracy, no nie ma Gugi, teraz masz... Ja jestem w żłobku, sorry. O, deszcz pada. Jezu, tak, deszcz pada, pies nam uciekł. Psa nie ma, Guga... Grzmoci Guga nam. Guga też odeszła po prostu. Uznajmy, że Guga też jest w pracy. O, Sebuś wrócił. Aha, super, na pewno, fajnie. No. Bo ty wróciłeś, Tomek. Kuźwa, jedzenie mi zgniło. Zepsute. I teraz nie ma kto gotować. Nie jedz. Dawaj jej. Dzidzia, weź mi tego, nie jedz. Esen, idź to do cholerki jasnej sprzątni. A potem gotuj. Też jeden z plusów to, że jestem duchem. Iż gdyś pan 90 nie będziesz mnie wykorzystywał do żadnych niecnych celów. Ale wiesz, Guga, co mnie najbardziej rozbawiło? To? Jak widzowie pisali komentarze. No trzeba było ostatnie barabara zrobić przed wszystkim. Aha. Tak, no, to też czytałem, to było fajne. No, bardzo fajnie. No, Aga, jak już umierać, to przynajmniej... Rozmachem. Z zadowoleniem. Boże. No taka sprawa, Aguś, no. Ja to zrobiłam z premedytacją. Słyszeliście to? Słyszeliście to? Specjalnie włożyłaś ten śrubokręt, żeby ci popieściło, bo miałaś do prostu sytuacji w domu. Nie, w ogóle tam z Agą miałem fajną konwersację. Nie chciałeś mi wsadzić, to sobie sam poszłam, coś tam. No. No niekoniecznie to tak szło, ale no dobra. No, no coś w tym stylu tak jest, no. Zobacz sobie. Zobacz sobie. SM. Teraz po prostu patrzymy, jak pan 90 robi wszystko sam. Tak, pięknie, Jezu. Ale pijdoj, no. No grzmoci tej nam. Gdzie jest drugie dziecko?
I nie bójcie się, w następnym tygodniu będzie, przed nagrywaniem odcinka, będzie właśnie wrócił, będzie zrobiony live, prawdopodobnie, jeżeli dogadam się z Gugą i z Maćkiem w jeden termin. Ja jestem zawsze, wiecie, otwarty, tak? No. Otwarty jestem. Guga czasami się zamyka w urnie, więc wiecie, jest ciężko się z nią dostać, ale ogarniemy tego live'ika, żeby wybrać ten wymarzony domek dla rodziny 90. Tak, i słuchajcie, zostawiałem pytania na Instagramie i na poczcie, słuchajcie, na maila pisaliście do mnie, do jakiej kwoty ma być dom. Słuchajcie, ja pisałem 40. wszystkim, bo tak. Bo pytałem się też Tomka, 40 tysięcy to jest takie, to nie jest dużo i no zobaczymy, ile z tego domu wyłuskamy, więc 40 tysięcy najwyżej damy dom na świat, a potem dopiero się wprowadzimy, jak Tomek na niego zarobi, bo niestety Gugi nie ma. Guga ma w pracy teraz sytuację, nie ja, wychodne. Gdzie jest wykąp dziecko, więc o tu. Dobra, wykąpimy, jakoś się ogarniamy. No, lecisz, super. Dobra, ty... Aha. Czy ty jesteś normalny? Zajmuje dzwonko, fajnie. Tomek ładnie, niech robi lekcje, stoi, on stoi, moknie, zaraz się przeziębi. Czekaj, niech on tu usiądzie. On ja to kombinuje, tutaj... bo nie chce chodzić do szkoły. Obok, o. Nie, musi tego wyciągać nawet, ale dobra. No, tak mu dam. No i klikaj. Odrób lekcję, ucz tak, się od razu. Tomek, niech się uczy, będzie ładnym, piątkowym uczniem. I wiesz co, ja myślę, że możemy Sebastiana zapisać do harcerstwa nawet. Tak? Ogarnę to? No ja też się walczę z tym w ptakach, spokojnie. Boże, ej, może sprzątaczkę zatrudnimy? No nie, Tomek, no jeszcze czego? Sam się zbierasz na nowe mieszkanie. Proszę wysprzątać, proszę zrobić obiad. Czemu ty śmierdzisz? No bo Maciek, ja nie wyrabiam. Słuchaj, jak nie było żony jeszcze, to wiesz... Też nie było dzieci. No. Właśnie, no to tak. A czy jakby to ten, dzieci. Jakby Tomek, nie daj Boże, namówił na bliźniaki, jeszcze dwie dziewczynki, czwórka dzieci, czujecie to? Nie zmieszczą się, Aga. Nie zmieszczą się. 6, 7, a nie, zmieszczą się, czekajcie, raz, dwa, trzy, Maciek, 4, 5. Maciek, weź. Zmieściłyby się jeszcze dwojaczki. Boże, czekaj, ty idź spać. W ogóle by była katastrofa, halo. Byłby hardcore. Weź szybki później, czekajcie, mamy zimno, tak? Chłodno. Czy ja mam termostat włączony, jest wyłączony? A jest zimno, no a jest jesień. Patrz, baw się, nie, żadne baw się. Patrz, baw się. Boże, ej to... Ja bym chciał, Tomek, żeby Guga już, wiesz, przyszła do nas. O, ja też i wtedy, bym chciał. Ale ty musisz ją tak, mieć taką dobrą relację, żeby... chociaż nie wiem, czy wy nie będziecie mieć właśnie super relacji, bo dlatego, żebyście małżeństwem się kochaliście bardzo namiętnie, nie ma co tutaj ukrywać. Powinniście mieć dobrą relację, więc może będziesz w stanie od razu ją dać do rodziny. Więc Guga wróci jako duch. Guga, o, sprzedaj. Ej, będę pieściła wszystkich prądem. Tak. Ale ja myślę, że potem możesz dać jakąś karę SN-owi. Ej, no czemu raczej? Mi? Halo? Na przykład embargo. Embargo to już w ogóle jest. Halo. Dwa simowe lata. Nie. Antykoncepcja będzie tylko, kiedy jest noworodek. Co? Embargo. Embargo. I jeszcze cię porządliły, i jeszcze cię pokąsili. No dobra, ale sprzedaliśmy. Sprzedaliśmy. Dobra, nie idź teraz tego termostatu, zaraz go zrobisz. Pszczoły! Ja pierdolę, nie wierzę. No idź tam. Nie mam teraz czasu. Tyryryrym. Dobra, to wszystko potwierał, te sprzedał. Ale kto to tam chodzi? Kto to jest tu? Czemu ona tu idzie? Nie wiem, jakaś stara. Przechodzi przez miasto. Jaką się to przez miasto. Przecież nas są posesje, halo. Maki jakaś fruit czy coś tam, nie wiem. Maka fruit. Czekajcie, kto to jest? Ej, no było coś na F. Czemu ona tu chodzi? Fuita. Maki fuita. Fueta. Ej, czekajcie, że to można też przekręcić? No, można. Czekajcie. Nie. O, czytaj, czekaj. O Boże. Kiedy dorosnę, chcę zostać ninją. Co muszę zrobić? Żeby zacząć YouTube? Się przygotować do wymarzonego zawodu. A żeby ty zrobić YouTube, Boże. Ja nie wiem, gdzieś tam YouTube. zacznij ćwiczyć sztukę skradania się, czy kup strój ninja? Strój. A co to jest kontrolowanie emocji? To może ćwiczenie, no bo w sumie jak zaczniesz ćwiczyć, to wiesz. No dobra. Kontrola... Jakoś chciałem powiedzieć, Boże! Kontrola emocji i... Co? Odpowiedzialność spada, no trudno. Baw się, wyrzuć. Tomek, spal! Klikaj to, odklik! Odklik sam to pierwsze, szybko! Odklikałem. No i dupa już chyba. O nie, czekaj.
Jezus, a jak się dziecko podpali? To będzie moje Boże. Jezus Maria. Tomek! Sam się podpaliłeś, ciamajdo. Ej, polewam dziecko. Jezus, nie. Tomek, on płonie! Weź go, kliknij na niego, żeby on odszedł. Wiesz, że tu podejść. Ej, on jest szczęśliwy. Tomek, co tu się... Oni rozmawiają, dziecko w ogniu. Maciek, za chwilę. Dziecko w ogniu. No i patrz, nic mu nie ma. Boże. O, płacz, on się chciał spalić. Tomek, zrób helikopter w ogniu. Nie teraz. Grabliście. Ej, Boże, jak ja mam to wszystko ogarnąć? To jest jakieś kuriozum. W ogóle... Jak to? No dawaj mu, dawaj mu, żeby robił. Ja wiem, że on jest... Tomek, nie, no zrobiona też... jest chyba. Ta druga kupali się też śmierdzi, Tomek. No, jest ten, zadanie odrobił. No brakuje kobiecej ręki ewidentnie. Guga była... Jestem samotnym ojcem wychowującym dwójkę dzieci plus dwójkę... Guga była niezastąpiona, Tomuś. No oczywiście, zawsze to powtarzałem. Ja tego nigdzie nie kryłem. Mhm. Aż mnie popiściło. No. Ej, co się stało? Zepsuł parasol. Boże. Parasol zepsuł. Wypij do Jugo w drugą stronę. Poszło. Aha, nie mogę tego. Czy to mam też zgrabić? Boże, ile roboty. A to by dzieckiem mogę, a to grab. Wierzę. Dobra, my teraz musimy ugotować jakiś obiad. Gotuj. To, dobra, tosty z serem, dajmy największą ilość. Jeden dziecko śpi, drugie dziecko nie śpi. Dobra. Jest dobrze, damy radę. Już, pograbiłeś tu jeszcze. Halo, dzieci pomagają w ogrodzie. Bardzo dobrze, tylko że jak was pieprznie piorą, to też umrzesz. To wiesz co, chodź do domku. Wszystkich pozabijaj. Zostanie sam, nie? I będzie I'm alone. Mi dach przecieka, czy coś? Czy coś? Co ci przecieka, Tomek? Nie, po prostu pies się ze... Guga! Wy macie Wi-Fi, Aga w niebie? Guga, czekaj! Hej, co tam pisało? Idź! Esen, idź! Dawaj, okej, okay, idź! Idź, ale... szybko, klikaj! Nieważne, idź! Ale jak, what the fuck? Jak nieważne, nieważne, słuchajcie, co się wydarzyło. Idź, Jezus, dlatego, daje jakąś darmową telefony, czy coś? Ale jak ja mogę być... Ja nie ukryłam, że to jest weird, ale słuchajcie, ej, dobrze. To była iMessage, Aga w końcu została w niebie iPhone'a. Jezu, tak, moje prośby świętego Archanioła Michała zostały wysłuchane, proszę. Świętego Andecia. Tak. No dobra, Jezus, to... Jezus, jak mi dobra... Cegła mi z serca spadła. Cegła. Klikaj, SN, masz okazję jestem. W tym momencie... Teraz tak. Patrz, kochasz mnie. Teraz tak, najpierw kliknij na Sebusia. Na Sebusia. I daj, żeby zadbał o siebie. Zadbał o siebie? Dobra. I teraz, a to mniejsze? Nie, młody jest w przedszkolu. Aha. Dobra. Dobra, i czyli SN-em. Jesteście na takiej relacji, dobra. Nie chwal ponurze, więcej opcji. Nie, Tomek, więcej opcji. Romantyczny prezent. Nie, Tomuś, to nie masuj teraz ducha, przecież i tak przejdziesz. Daj przejazne. No. Dalej, więcej opcji. Więcej opcji. Więcej opcji. Jeszcze więcej opcji. Pytaj o życie po śmierci w sumie, a to dalej, poczekaj, jeszcze więcej opcji. To już wspólne zdjęcie. Dlaczego ty nie masz... Dobra, zapytam, jak jej minął dzień. Nie pytaj, bo przecież leży w grobie. Daj ją do patrzenia w chmury. Tomuś, daj w chmury ją. Ty tu masz, tu są chmury. O. I pokaż mi na pasku, jaką macie relację, słuchaj. Ludziki, Tomuś, ludziki. No mamy dużą. Ale, nie, kliknij tam na te paski zielone. No tu? Tak, tu, tylko, no. No masz dużo. Ale to chyba nie jest aż, czekaj. Zmarła małżonka. Bo wiesz co, zastanawiam się jak to teraz zrobić, bo widzę, że nie ma... Musicie być najlepszymi przyjaciółmi najpierw. No to zaraz to się ogarnie, pa. Poczekaj, czekaj, to, że ty teraz nie leżysz, to ci dużo da, bo wtedy w tym momencie jakby wasze, te nabijają się punkty, nie? Jestem! O Boże, Kuka! Jezu! Ja nie wierzę! Jestem! Ej, jakie mam ciary! Za światu! Aga! Aguś, jak się czujesz? Patrz, ja widzę, u ciebie piorunki ci działają. Ja pierwam! Bardzo mi działają! Boże! No co? Jakie to jest creepy! No. Very creepy! Przyszłam po duszę Sena.
Ha, słucham? Ja to cię próbuję z powrotem na ziemię sprowadzić do podatków. No na pewno, żeby mnie dalej wykorzystywać. Jezu. Ja cię nigdy nie wykorzystywałem. Mogę się na to jedynie zgodzić, jeśli Maciuś będzie ze mną spał. Będę. Maciuś dorasta, trzeba go usamodzielnić. Nie, ja znowu mamusi. Czekajcie, ja mam pomysł. Ja się boję już tego pomysłu. Boli mnie policzki. Znaczy, nic mnie nie boli, bo nie czuję swojego ciała. Bo nie masz ciała. Ja chcę do mamy. Wierzę. Ojejku, syneczku. Mami. Boże. O. No co tam, synku? Nic nie zrozumiałam, ale miło. Ja też nie zrozumiałem. Elektryzuj. Ej, będziemy flirtować z Agą. Mami, mami. Mami. Na szczęście Maciuś ma własny pokój. Nieprawda. Romantyczne. Ja chcę do Pani jesteś... Znaczy, mężu, Boże, żono. Żono moja, patrz, będziemy flirtować. Jesteś flirciarska, widzisz, mam cię. Se nie wróćmy do domu, gdyś brakuje mi moich dzieci. Papa, bądź cały czas, czy możesz już mieć małą interakcję, zaprosz do rodziny. Gdzie to będzie? Przyjazne, papa. Przyjazne. Strój. Czekaj, okaż podziw pierwszej damy, czekajcie. To on nas ignoruje. Ja was słucham. Nie, on nas nie rozumie. Zostań przyjaciółmi. Może muchę zjadłeś? Jezu! Jak drzwi zaskrzypiały. Popatrz, zostań przyjaciółmi, odwiedź historię. Ja myślę, że Tomek lubi z nami nagrywać, zawsze mu rozpinają odcinek. Uwielbiam. No. Jaką radę? Chcę, żebyś się w końcu... Ogarnęła. No, dałem. Czy wy mnie rozumiecie, jak ja gadam? Tak. A, bo ja się nie słyszę. O, minusy dostaliśmy. No niestety. I teraz postanowili zakończyć swój związek. Przynajmniej na jakiś czas. No i co, rozpidoiłeś? No i rozpidoiłeś, no. Bo jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Ale klik nie mamusie teraz. No mamusie. No mamusie, przyjazne. Teraz ją musimy wprowadzić, nie? Więcej opcji. Więcej. Więcej. Słuchałeś Google, nie wierzę. Więcej. Najlepszymi, co? No. Dam jeszcze raz. No niestety. Ale to dobrze, odnowimy. Co tam jest napisane? Tobie Google. Że wzięli na kumpelską przyjaźń na wyższy poziom. Dobra, i teraz? Więcej opcji. Tak. Jeszcze? Tak. Więcej. Jeszcze, tato. Ojej, już klikam. Tato, jeszcze. Tato, jeszcze. Jeszcze. Udziel porad wychowawczych. Kupa. Zaraz cię przybiorę. No daj gwiazdy, musi być jeszcze lepszymi. I teraz poczekaj, aż się opcja zrobi. Już? Nie, poczekaj, połóżcie się. No, kładziemy się. Znowu? No. A czemu na środku chodnika? I zobacz kontakty, tato. To czekaj, zapauzuję. Nie, tu. No. No nie, bo się rozwiedliście. Jaki dupczman! No niestety... Nie. Kuźwa, gdzie tak tu jest? Wprowadź się. Dalej, Tomek. Tato! Poznaj? Tam jeszcze poznaj. No daj. No muszę ją poznać na nowo. Kuźwa. Będziemy się znowu z Agą docierać. Dalej. Poproś... Nie, o radę, tu jest. Dalej. Więcej opcji. Więcej opcji. Jeszcze nie ma. Musisz mieć na maksa. No dobra, to robimy na maksa.
Przyjazne, wręcz prezent. No nie, no nie dam jej kasy. Jak to? Nie przyjazne dam jej prezentu, gdzie to udźwignie? Co, do brzucha sobie włoży? Tato! Dobra, damy jej cytrynę. Nie pytajcie po co. Tato, cytrynę? Siedzę ci na ja nie mam rozsądku! Okaż podziw, o! Jeszcze o, obejmij mnie, Agnieszka. Nie mogę. Dobra, koniec leżenia. Czemu się części? A, bo mu zimno. Chyba chce ci się siusiu. Trudno, poczekam. W najgorszym wypadku się zleje. Nie ma tu nic, to też nie. Dobra, dajmy się poznaj, bo to dużo daje. No i poznaj dupa. Poznaj mamusiu, już masz całą kolejkę, poczekaj. Dobra, przyspieszę to. Dobra, jedna się... Cecha Simki Guga, towarzyska. Co? Mam nadzieję, że nie w niebie. Nie znałeś własnej żony, a mojej matki? Znałem. Dobrze tańczyła na dyskotece. Ja nie chcę tego słuchać. Zobaczmy mi wizerunku mamy. O, wyjdź. Schlebiaj. Schlebiaj. Boże. Aga, no weź się wprowadź już. A co ty myślisz, że takie łatwe? Tak. Mówiłeś moją matkę? To teraz cierp. Właśnie, cierp. Nie ma o, tak, że od plotkuj. Razu. Od razu? Bum, siakalaka do krzaków. Na pewno jestem duchem Gugi Gejbetki. Nie mogę się skupić. Przyszłam ze światów zobaczyć, jak panie syn lami. Próbuj świętować. No to próbujemy. Aga, weź się złap. Aga, ty nie chciałaś czegoś. Patrz, same minusy. No kasnąłem, mamusiu. No aha, weź, Aga! Czemu taka oporna? Oporna. To dziwnie zabrzmiało. No i właśnie. Pożegnaj nie w życiu. I no popatrz, nie mogę jej... Dobra, jak ci minął dzień? A czy to jest w ogóle możliwe, żeby coś tam, ten, ona wróciła? Wszystko się może zdarzyć, gdy Guga pochyli łeb za drobą. Ja zamiast różowego mam z nią czerwone, super po prostu. No brawo, brawo, Tomku, brawo. Preferencje pogodowe? Żadnych, dupa. Preferencje pogodowe. Okaż podziw. Ja nie chcę mieć takiego stanu, bo mi nie widać moich butów. Aga, już nie potrzebujesz butów. Zaoszczędzamy. Tato. Nie. To zaraz się posikasz. No trudno, no ma ważniejsza. Tylko mama sobie w coś weszła. A nie, już przy barze. Czekajcie, będę piła? Czasem jak przeze mnie przeleci. Patrzcie na to. Czekaj, poszukasz. Ja nie wiem, słuchajcie, ten mały Maciuś jest bardzo rozwydrzony, ja tego nie rozumiem, słuchajcie, tego nie pojmuję, naprawdę. No bo mamy nie ma. O, Maciek. O, Agnieszko. Cio, leci. O, to jest Margarita. Leci przeze mnie? Nie, wchłonęłaś. Leci przeze mnie. Halo, przyjazne. Dobra, ja też się wyłączam, bo nie mogę tego echa już słuchać. O, dzień dobry! Dzień dobry, dajemy plotkuj z Agnieszką. Tylko możemy na fulla, halo! Opowiedz, nie, nic nie chcę opowiadać. A może Tomek trzeba poczekać, aż tobie wyjdzie żałoba? Ja myślę, że my tu tak namieszaliśmy, teraz to będzie hit, nie? No i to bardzo. O, patrzcie, Maciek, ten głos. Weź... Ej, no bo w tych Simsach jest napisane, zapytaj o to, że się po śmierci chci, Aga opowie, jak tam jest. Co widzisz? Bo w tym sensie, że tak, zostańcie przyjaciółmi, no ale to brzmi tak jakby, to nie jest, że zerwi, ani no rozwód, tylko zostańcie tak z tyłka trochę. No i chcieliście, kurde, rozwodu Tomka z Gugą, macie pierwszy rozwód. Tak, i gadamy, kuźwa, o kosie. Tak, będziemy trawnik kosić. O, patrz, plusiki lecą, widzisz? Bardzo dobrze, niech lecą. Ożywioną rozmowę, Tomek, jeszcze daj, może. Czekaj, patrzę. Popatrz, o ten. Adam. No, dobrze. Aga, Jezus. Trzymam, gdzieś ty już się... Aha. Nie wierzę. Zdrowie! Aha, na zdrowie! Aga już pojechała, czy Aga już podleciała sobie gdzieś.
Więc ja wracam do domu, Maciek. Jak to? No bo ona odeszła, by się skończył ten, to co nas zaprosiła. Aha. No to dobra, dawaj do domku i będziemy może to kończyć po prostu na dzisiaj. Tak, będziemy kończyć. Czekamy na komentarze widzów. Tak, powiecie nam, co mamy robić, jak to, czemu tak wyszło, rozwód i przyjaźń i masakra, no po prostu no masakra. Czekajcie, gdzie jest Essen? Essen, pokaż się, jak idziesz, zmarnowany. Żona ci znikła gdzieś w ścianie. Ja nie wiem. Ale mam minę. Nie wierzę. No patrzcie, widzicie, nie jest wam przykro? Popatrzcie. Jedny Essen stracił Google. No idź, ale Tomek, przejdzie mu żałoba, to wiesz, może wtedy będzie się dało. A po ilu przechodzi żałoba? Tomek, kliknij na wieniec. Zobaczymy zaraz. Jeszcze dwa dni. Śmierć w rodzinie, dwa dni. Musisz się tulić z psami, one powinny tam dać ci ukojenie. A właśnie, pamiętasz? Tomek, tak to działa, musisz tam ten... Tęsknota za futrzastym... Toksyczne. Tęsknota za futrzastym przyjacielem. A, bo nam pies ten spitolił. Ej, czaisz to? No. I Saba ona ma, nie? Tak, Saba. Saba i Guga? Hm? To jest znak, sobie. To jest znak. Po prostu kobiety do ciebie nie lgną dzisiaj, ani wczoraj. Ale jutro będą lgną. Tydzień dwa. No co? Tydzień temu umarłam, halo, prawda? No co? No tydzień temu umarłam, no co? Muszę. Guga mistrzostwo. Boże, dziecko nam śpi w czapce. Co? W dziwnej czapce. O, ładny słodki. Okej, to w tym miejscu sobie zakończymy. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i piszcie dalej w komentarzach, co mamy zrobić, jak to według was ma teraz wyglądać i tak dalej. Aha, i nie powiedzieliśmy. W rodzinie YouTube'owej już stoi... Tomek. Mówiliśmy, czy nie mówiliśmy? Wykraczasz to. Tak? To jest niespodzianka. Aha. To niespodzianka została wykrakana, więc była ze mną Agnieszka. Byłam. Był ze mną Maciek. Byłem. I byłem sobie ja, więc do następnego razu, pa pa! Tomek jest mistrzem. Pa!